Pokażemy Wam takie przykładowe ogłoszenia domów, które się bardzo tanio sprzedają. No i gdzie one się znajdują tak naprawdę? Na mapie. Czyli Warto skąd ta sprawdzić. cena? Znajdujemy się na typowej bułgarskiej wsi, w której sprzedaje się mnóstwo nieruchomości. Zapraszam na taki odcinek plenerowo-kanapowy. Plenerowy, bo chciałbym Wam pokazać kawałek takiej prawdziwej bułgarskiej wsi, na której sprzedają się za śmieszne pieniądze nieruchomości. Możecie kupić dom za 6-10 tysięcy lewa, czyli powiedzmy średnio za 20 tysięcy złotych, z piękną działką w cudownej okolicy. Zapytacie, gdzie tkwi haczyk, a my odpowiemy. Zapraszamy na nowy film. Zaczynamy zatem od części kanapowej, krzesłowej. Małżonka. Witamy w studiu. Wszędzie na świecie nieruchomości poszły bardzo do góry, osiągając horrendalne ceny, a w Bułgarii, jak słyszeliście, wciąż jeszcze można kupić coś bardzo, bardzo okazyjnie. Trzeba jednak być realistą. Jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe... To takie właśnie jest. Dokładnie. Jeżeli znajdziecie ofertę nad morzem, domu w przyzwoitym stanie za jakieś śmieszne pieniądze, to najprawdopodobniej ma on ma jakąś... wadę prawną. Na przykład niedawno zobaczyliśmy dom w Rawdzie, chyba za 15 tysięcy euro, z działeczką fajną, no lokalizacja bomba. Oczywiście coś takiego Może powinno nie. kosztować o wiele, wiele więcej. No Okazało i... się, że w zasadzie do sprzedania była tylko działka, bo dom formalnie nie istniał. Była to samowola budowlana. No właściciel zapewniał, że to jest do ogarnięcia, bo on od jakiegoś czasu płaci przecież podatek za ten dom, więc gdyby tam gdzieś w gminie pochodzić, coś porobić, ale zapomnijcie, to jest raczej nie do ogarnięcia, zwłaszcza jak jesteśmy obcokrajowcem, to Tak, droga proste przez sprawy myśl. są trudne do ogarnięcia, co dopiero odgrzebywanie takiego czegoś. Nie można liczyć na to, że urzędnik będzie wiedział, jak coś ma być załatwione. No i w takiej sytuacji można się zdecydować na zakup takiej nieruchomości, biorąc pod uwagę to, że sama ziemia jest warta te pieniądze i liczyć na to, że no taki dom, w który w sumie dostajemy gratis, no to sobie go będziemy użytkować, ile tam będziemy. No jak ktoś się doczepi, no to pewnie jakby ktoś chciał to zalegalizować, no to by musiał zatrudnić jakiegoś prawnika, jakiegoś architekta, no i się z tym męczyć. Ale ryzyko jest ogromne, także to jest jeden z tych haczyków, które mogą się pojawić. Są inne. Dokładnie. Zdarzyło się nam znaleźć bardzo atrakcyjną nieruchomość, chyba za 10 tysięcy euro w Pomorie, tylko że się okazało, że w zasadzie ktoś, kto to sprzedaje, to nie ma prawa do niczego, bo nie jest właścicielem nawet ziemi. Więc nie Tak. wiem, co on sprzedaje. Cegiełki. No tak, materiały budowlane, z których jest dom. Po prostu postawił sobie dom na cudzym polu i teraz go chce sprzedać. No, Oczywiście nie u notariusza. brzmi to wszystko absurdalnie, ale w Bułgarii dzieją się różne dziwne rzeczy. Ja na przykład szukając samochodu, czasem widziałem dość okazyjną cenę, ale na przykład była informacja, że tego samochodu, jakby będę go użytkował, ale nie możemy zawrzeć taką Przepisać. umowy, nie możemy go przepisać. No bo też jest coś tam skopane w papierach, może to też nie był właściciel, także z nieruchomościami bywa Dokładnie. podobnie. A jeżeli chodzi o samowole budowlane, no to tutaj jest od groma takich całych osiedli, które powstały nielegalnie i przeważnie nic się z tym nie robi, one sobie tak stoją. Czasami zdarzają się takie jakieś popisowe akcje, że wjedzie buldożer i zburzy parę takich domów. Kiedyś to się zdarzyło właśnie w okresie zimowym, no i wywołało jakąś falę oburzenia, no bo jednak, no, pomijając to, że te osoby były wzywane do tego, że mają coś z tym zrobić, mają jakieś podjąć kroki, żeby to unormalizować, to jednak no, na zimę zostawić rodziny bez domu nad głową. Dlaczego Wam o tym mówimy? Bo czasem możecie zobaczyć właśnie ogłoszenie takie w całkiem fajnej lokalizacji, no nie? Taka właśnie osada znajduje się na przykład w Pomorie, właśnie w Pomorie i tam zobaczycie ogłoszenie, fajna kasa, blisko do morza. Skusić się na to, no chyba też nie jest Tak, najlepszy ale pomysł. właścicielami tych ziem są potomkowie rybaków, którzy łowili kiedyś w jeziorze Burgaskim, no i oni dalej są tymi właścicielami, bo sobie płacą podatki, nie są no, na tyle nierozsądni, żeby tego zaniedbać i w ten sposób prawem zasiedzenia te osoby, które wybudowały te domy, by się stały ich właścicielami. No a tak po prostu nie ma na to szans. Także kosmos, no. Kosmos, tak. A w ogóle jeśli chodzi jeszcze o okres zimowy, to tutaj w Bułgarii spotkaliśmy się też, wynajmując nasze pierwsze mieszkanie, z tym, że sam właściciel, proponując nam umowę, zawarł w niej zapis, że nie może nam wypowiedzieć najmu w okresie zimowym. Także to jest takie przyjęte. Co prawda to nie był dla nas obcy człowiek, więc może dlatego takie preferencyjne warunki nam zaproponował, jakby nie było miło. No, ale tak to się właśnie tutaj dzieje. Więc czy podjąć takie ryzyko, no...
No, ryzyk fizyk, to wiadomo, Pewnie. nie można nigdy być pewny Słuchaj, niczego. ludzie skaczą na bungee, robią inne takie ekstremalne rzeczy. Czemu Tak, mieliby tak. sobie nie kupić takiego domu? Dokładnie, ale tak Są naprawdę emocje. myślę, że prawdopodobieństwo, że ktoś się tym zainteresuje, wzrasta, gdy kupi to cudzoziemiec. No bo jednak się rozumie samo przez się, że on ma jakieś pieniądze, a więc może by mógł zapłacić godziwą stawkę za to, żeby mieć już legalnie dom, powiedzmy. Natomiast gdzie jeszcze tkwi haczyk, jeżeli mówimy o nieruchomościach, które są w takiej średniej lokalizacji, gdzieś na jakichś wioskach, czyli no, one mają prawo być tanie. W ogóle tak hobbystycznie śledząc sobie ceny nieruchomości. Niektórzy zbierają znaczki, żona Chyba siedzi na takich stronach. jestem tam polegowana, to mi podsyłają jakieś oferty. Ale co ciekawe, mam wrażenie, że cena takiej nieruchomości waha się od 2000 euro do 20, 20. tak? I to nie jest w zależności od wartości tego domu, tylko w zależności od tego, jak bardzo właścicielowi się sprzeda, się śpieszy, żeby go sprzedać. Albo jak bardzo jest odrealniony, bo siedzi sobie Dokładnie. gdzieś za granicą, na przykład w takiej Anglii. I już lata temu wyjechał z Bułgarii, dom po dziadkach, i on naprawdę nie ma pojęcia, co się w tej chwili dzieje w kraju. Dokładnie. Natomiast ktoś, kto tutaj mieszka, no to wie, że jeżeli nie sprzeda tego za no, chociażby te śmieszne pieniądze, to niedługo ten dom w ogóle obróci się w ruinę i już nigdy go nie sprzeda, po prostu umarł w butach. Także jest gotowy go odstąpić za Oczywiście nawet te 2000. można obstawiać, czy ten dom przetrwa najbliższą zimę. I często jest tak, że nie, bo dach już po prostu się sypie. Domy są wykonane nieraz z Tak, krpicza, czyli w trudnych materiału, czasach. który oczywiście nie przetrwa pierwszego deszczu. Jak się przypatrzymy, ten mur to jest taka kombinacja niestety. A tutaj mamy cegłę przeplataną gdzieś drewnem, czyli coś jakby pruski mur, ale to niestety już jest krpicz, czyli glina ze słomą. Póki się na to nie leje, nie ma wilgoci, jest dobrze, jak nie, no to wiecie, domek może się w misce zmieścić. Także póki ma dach, jest ok. I domy po prostu znikają. Widzieliśmy niedawno do naszej wsi, nie dało się dojechać, bo dom właśnie się zawalił i spadł na całą drogę. Także wyobraźcie sobie, o czym mówimy, o jakim poziomie. No. I jeszcze jeśli chodzi o te wiejskie okolice, no to są takie rejony, które już totalnie pustoszeją. Jednym z nich jest Wielkoternowo. Czyli Stara Stolica. Tam jest rekordowa liczba miejscowości, o których mówi się, że w ogóle nie mają żadnego mieszkańca. Nawet mamy o tym odcinek, jak chcecie sobie obejrzeć, jak to Polecamy wygląda. gdzieś. Więc tam w tych okolicach domy się sprzedają bardzo, bardzo tanio. Tak samo rzecz się ma z okolicami Sliven, tam jest bardzo ciężka I sytuacja. przy granicy z Rumunią, tam Tak, nad ta zachodnia część. Dunajskie. To nawet No sami i. Bułgarzy mówią o niej nie zapadna Bułgaria, tak jak, no, czyli zachodnia, jak powinno być, a zapadna, czyli taka zapadająca się pod ziemię. No bo no, naprawdę tam się nic nie inwestuje, nic się tam nie dzieje. No i Tak. to się przekłada na całą infrastrukturę, no, na drogi, na dostęp do mediów. Tutaj już są nawet wioski, w których nie ma wody bieżącej, bo gdzieś tam rury przegniły, nikt tego nie naprawia, bo dla kogo? Dla 5 mieszkańców? Po prostu żyją bez bieżącej wody No i i w tyle. ogóle wyobraźcie sobie, że żyjecie w takiej wsi, w której, dobra, powiedzmy, że nie jest zupełnie wymarła. Bo niektórzy pytają nas o to, dostajemy maile, sprawiają właśnie, chcę tak na odludziu, tak, tam Tak. sobie będę miał swoje Ciszę, spokój. marchewki, tak. Okej, tylko realnie patrząc, masz drogę, po której ciężko jest dojechać zwykłym samochodem. Jesteś jedynym mieszkańcem, może tam w promieniu 30 kilometrów albo więcej. Potrzebujesz cokolwiek ze sklepu, no to najbliższy sklep masz, powiedzmy, 30 kilometrów dalej. Nie mówiąc o tym, że przydałoby się, żeby karetka przyjechała w miarę szybko do domu. No koniec. Tak, a ciszę i spokój można uzyskać już troszkę bliżej miasta się znajdując, w jakichś takich odległościach rozsądnych od cywilizacji. I dlatego no, takich zabitych dechami dziur nie polecalibyśmy, też ze względu na to, że te domy są do remontu. Rzadko kiedy ktoś jest w stanie sobie ten remont wykonać sam własnoręcznie od A do Z własnymi rękami. Nie każdy jest moim teściem. Dokładnie. Ale ci, którzy są w stanie sobie coś tam zrobić, i tak będą potrzebować materiałów budowlanych. Te przywiozą sobie dopiero z jakiegoś tam odległego miasta. Często jakaś firma powie, że nie, nie przyjadą tam, bo nawet się nie da, nie? Dokładnie. Więc to jest jedna sprawa.
Poza A już tym, chcąc fachowiec, zatrudnić o. fachowców, to jest też bardzo trudny No, proces. wiadomo, jak tam nie ma ludzi, to nie ma też fachowców. Nawet jakby jacyś tam mieszkali w pobliżu ludzie, to nie są to fachowcy, no bo co oni będą tam remontować? Komuś kran naprawią? Wiadomo, że wyjechali już dawno temu do innych miast albo w Londynie robią remonty. Także jest to bardzo duży problem. Też często nam piszą osoby, które już kupiły nieruchomości gdzieś w Skąd Bułgarii. tu wziąć ekipę I to remontową? czasem do dość prostych spraw, ale no nie ma, po No, prostu nie ktoś ma. musiałby tam dojeżdżać, a wiadomo, że za swój czas, za paliwo będzie musiał doliczyć dodatkowo, więc to. Ale często nie będzie mu się to po prostu opłacało. Więc jedynie te wioski, które są w tym najciaśniejszym kręgu wokół miasteczek, jeszcze jako tako prosperują, nawet ludzie się do nich sprowadzają z tych Z miast. miasta, no. No, bo jeździ jakiś autobus szkolny, zabiera dzieci. Oczywiście o szkole w samej wiosce to zapomnijcie, czy o jakimś ośrodku Kiedyś zdrowia. były, nawet po dwie. Ta i przedszkola i wszystko, no ale to było dawno temu. Natomiast no już te dalsze to naprawdę trzeba mocno przemyśleć taką decyzję, ponieważ one będą tylko podupadać i podupadać. Oczywiście z czasem nie będzie już tam w ogóle odśnieżany, no i nawet ten dostęp do mediów może zostać ograniczony, nawet jakiejś sieci elektrycznej się nie bardzo chce naprawiać, a na pewno nie w pierwszej kolejności, jeżeli coś się stanie. No i to jest utrudniające funkcjonowanie. Pokażemy Wam takie przykładowe ogłoszenia domów, które się bardzo tanio sprzedają, no i gdzie one się znajdują tak naprawdę na mapie. Czyli Warto skąd ta sprawdzić. cena? A więc 4100 lewa, czyli niecałe 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, parterowy dom z trzema pomieszczeniami, oprócz tego tak zwana letnia kuchnia, budynki gospodarcze. Dobra, tu mamy naszą miejscowość. W miarę gęsto są te domy, jeden koło drugiego. Gdzie się znajdujemy? Aha, widzicie, tutaj jest Dunaj, czyli dwa kroki dalej jesteśmy już w Rumunii, natomiast po drugiej stronie mamy Pleven, duże miasto, gdzie są spore, typowe, znane nam z Polski markety budowlane, parę szpitali też takich dość dobrych. A teraz tą odległość sprawdźmy do Plevenu, 5 godzin 22 minuty, ale to pieszo, spokojnie samochodem będzie bliżej, 28 minut. Zobaczmy, tu mamy kolejną nieruchomość. 1950 euro. Słuchajcie, no świetna cena. Co za to możemy dostać? Aha, no tu się wszystko już sypie. Tynki są do zwalenia. Dziura w dachu. Tutaj się leje. No przynajmniej elektronika jakaś jest, radio, telewizor. Te zdjęcia są ciekawe. Co one mają na celu? No chyba, że jest infrastruktura we wsi. No także, jak widzicie, szału nie ma, ale zobaczmy na mapie, gdzie znajdują się tego typu super tanie oferty. Oto i nasza miejscowość, wygląda bardzo zielono, a i oczywiście Dunaj, dwa kroki stąd i jesteście już w Rumunii. Poszukajmy jakichś miast znanych, tutaj mamy Wiedeń, a dość duże miasto, po drugiej stronie jest Łom. Nieco mniejsze, ale też jakąś opiekę medyczną można tam uzyskać. Co dalej? Jak mamy długą drogę do Sofii? 178 km, 3 godziny. I słuchajcie, jak zaznaczyłem tutaj chyba do 7000 euro, no to mam 15 stron ogłoszeń. Tego jest naprawdę mnóstwo. Domy w różnym stanie, także można wybierać. Pewnie się coś trafi, zobaczcie tutaj. Całkiem fajnie to wygląda, nawet chyba nic nie przecieka. Oczywiście zawsze wiąże się to z remontami dość dużymi. Już sama instalacja elektryczna i naprawienie dachu, tak żeby nic nie lało się na głowę w przyszłości, to będzie wyzwanie. Ale jednak no są to ceny, za które ciężko jest w Polsce kupić miejsce parkingowe. Także do przemyślenia, nie zniechęcamy, nie zachęcamy. No tu chyba się coś leje jednak na głowę. Kiedyś dla znajomych pojechaliśmy zobaczyć jeden domek w takiej niedalekiej wsi. Skontaktowaliśmy się z właścicielem, no i co ciekawe, powiedział: a ja już tutaj sprzedałem ten dom, sprzedałem Chyba po ten, wszystkich tamten. dziadkach, ciotkach i nie wiem, kim Gość jeszcze. tak, chyba miał połowę tej wsi. W tej chwili zostały mu jeszcze trzy nieruchomości tam. I on też pragnie się wyprowadzić. Także dość było to zniechęcające. Mógł tego nie mówić w sumie. No i to gość, który no, tam w miarę dobrze prosperował, był właścicielem jedynego sklepiku.
Także też widział, że jego klientela się wykrusza. Niewiele osób zostało już w całej miejscowości. I co ciekawe, ogłoszenie z tej miejscowości chyba tylko jedno znaleźliśmy w internecie. Natomiast, jak się okazuje, sprzedaje się tam praktycznie cała wieś. Można wybierać, przybierać. Jakbyście mieli, nie wiem, no dobra, 200 tysięcy złotych, no to wioska jest wasza. Tutaj widzicie dojazd. Droga jest asfaltowa. Dość nierówna, dziurawa, ale jest. To już jest coś. No to jesteśmy na takiej typowo bułgarskiej wsi, gdzie sprzedaje się sporo domów, ale nie ma ich w ogłoszeniach. Jak wyglądają te słynne tanie domy w Bułgarii? Już Wam pokażę. Nie będziemy wchodzić do środka, bo akurat w tej chwili nie mogę, ale to naprawdę nie ma co oglądać. Przyjrzyjmy się pierwszej nieruchomości. Tutaj zaczyna się działeczka. Tam jest domek. Na tej ulicy, dodam, mieszka tylko jeden człowiek. Tu mamy chatkę. Niestety ma już gdzieś tam dziury w dachu. Do środka się leje. Nie wygląda to dobrze. Jest ten taras. Pod spodem jest druga jakby część tego domu. Drugie piętro. Tam mamy kolejną część tego domu dobudowaną. Widzicie? I jeszcze kawałek dalej. Kolejny dom. Wszystko to z gigantyczną działką, która ciągnie się na dół do wąwozu, tam nad samą rzeczkę. Kosztuje 10 tysięcy lewa, czyli jakieś 25 tysięcy złotych. Działka jest zaniedbana. Wiadomo, wszystko to trzeba byłoby jakimś spychaczem chyba przejechać. Tu mamy kolejny dom. Też można go sobie kupić. Czy tutaj ktoś mieszka? Nie. Czy tam ktoś mieszka? Nie. No i tutaj mamy gospodarczy budynek. Tutaj jest, jak już pokazywałem, ten jedyny zamieszkany. Ale kolejny dom niezamieszkany. Kolejny dom niezamieszkany. Wszystko to może być wasze. Czy tutaj jest wjazd? Nawet dałoby się podjechać pod chatę. Fajna zabudowa, zobaczcie, z tego kerpicza. To ponoć bardzo zdrowy materiał. Ta chatka niezamieszkana. Kolejna też. Najlepiej, jak pokażę Wam taką okolicę z drona. Jeśli chodzi jeszcze o różne rejony w Bułgarii, to rzecz ciekawa, że najlepiej rozwijającym się miastem w Bułgarii, oczywiście poza Sofią, no bo to jest oczywiście stolica i zostawia lata świetlne odległości do pozostałych miast. Natomiast drugie miasto to nie jest jakieś nadmorskie Warna czy Burgas, a Plovdiv. I po piętach depcze mu Stara Zagora. Przy czym Stara Zagora jest o wiele mniejsza, natomiast też bardzo się rozwija intensywnie. A Plovdiv jest też bardzo takim ważnym ośrodkiem przemysłowym. Tam się otwarło mnóstwo firm, też kapitał zagraniczny jest tam inwestowany. Jest dużo uczelni, więc ludzie też przyjeżdżają tam, no, z różnych Bo powodów. za tym jest ładne, po prostu. Też tak. No i oczywiście wpływa to też na rynek nieruchomości. Jeżeli chodzi o najem, bo bardzo poszły do góry te ceny. My się też mieliśmy o tym okazję przekonać na wiosnę, jak szukaliśmy czegoś nad morzem do wynajęcia na dłuższy czas. Warnie, z uwagi na to, że pojawiło się dużo uchodźców z Ukrainy, ceny poszybowały w górę. Właściciele bardzo szybko zorientowali się, że można na tym dobrze zarobić, więc tam nawet 200% do góry wszystko poszło i znikały te mieszkania po prostu na pniu. Zdarzyło nam się, że jechaliśmy z ludźmi z agencji, żeby zobaczyć jakieś mieszkanie. Nie wiem, podróż nam zajęła 15 minut. Zdążył ktoś się pojawić i wziąć to mieszkanie. Po prostu No. raz po raz coś takiego. To był Trzeba było mieć szok. refleks, żeby w końcu coś dostać. No i to myślę, że nie tylko w Warnie ta sytuacja z wojną w Ukrainie wpłynęła na rynek nieruchomości, no bo wiadomo, że gdzieś oni muszą się schronić. Natomiast byliśmy zaskoczeni, że ceny w Warnie były wyższe niż w Burgas, tak jeżeli chodzi o najem, jak i o zakup nieruchomości. No i rzeczywiście dochodziło do takich absurdów, że no, najem jakiegoś domu, no dobra, luksusowego domu, ale był droższy za miesiąc niż zakup takiego domu Domku gdzieś na wsi, na wsi, rozumiecie? no. No, totalny szok. A dodajmy, że dojazd do niektórych takich drogich nieruchomości to była jakaś tragedia.
Fajnie byłoby tam mieć terenówkę, żeby czegoś nie urwać. Jedziesz po jakichś chaszczach, nie masz Bez pojęcia, że problemu. gdziekolwiek dojedziesz, bo niestety tak szybko się rozrasta ta cała deweloperka, że nie nadąża infrastruktura. Tak, i zresztą tutaj prawo nie zmusza dewelopera do wybudowania drogi. On może postawić osiedle i martwcie się, jak tam dojechać, tak naprawdę. No i często to zostaje jakaś taka polna, gliniasta droga do luksusowego osiedla, także absurd. No, jeżeli chodzi o dalsze okolice, już w stronę Rumunii, jakiś Bałcik, Kawarna, no to tam można coś znaleźć w miarę tanio, nawet całkiem okazyjne trafiają się oferty. No, ale sama Warna jest naprawdę droga. Bo dalej mówimy o nadmorskich okolicach, ale jednak jest to taka trochę zapomniana część Bułgarii. Tak Naszym jest. zdaniem niedoceniana, bo ma super potencjał turystyczny, Tak, ale na tak. razie po prostu tego nie widać. No, jeszcze rok temu w miejscowości Topola można było kupić działkę nad morzem za 5000 euro. No, teraz już pewnie się takich ofert nie znajdzie, ale no, to była mega dobra inwestycja, coś takiego kupić. Wiadomo, że to tam na razie nie ma poprowadzonej żadnej wody, żadnego prądu, no to jest po prostu kawałek ziemi, ale z czasem i tam coś Oczywiście. będzie. No, a widok jest zjawiskowy. Jest to po prostu miejsce, które aż trudno uwierzyć, że sprzedaje Tak, się za tak, takie tak. grosze. Aha, tylko że to często są działki nie do końca budowlane. To są działki tak zwane, no, działkowe, tak? Działki działkowe, czyli ogródki działkowe, o. Czyli to tam można postawić jakiś domek letniskowy, w którym oczywiście się nie zameldujemy. To jest jeszcze inna rzecz, którą trzeba sprawdzić, zanim się coś kupi, czy ten dom jest w regulacji tak zwanej, czyli no, czy po prostu jest on domem do zamieszkania, do zameldowania się. A nie tylko jakimś letniskowym, który tutaj się nazywa willą, taki domek letniskowy. Willa, czyli jak kupujecie willę, to się nie cieszcie tak Tak. bardzo. Znalazłam taki diagram, który pokazuje, jak bardzo nierównomiernie rozwija się właśnie Bułgaria, jeżeli chodzi o miasta i całe okręgi. No, jak duża jest ta dysproporcja, że po prostu są te rejony, w których nic się nie dzieje, nic się nie inwestuje, no i jak na razie nie widzę jakiejś przyszłości, żeby to się miało jakoś zmienić w najbliższym czasie. No i chyba takich rejonów to byśmy nie polecali na inwestycje, bo no, tam to już niedługo asfalt zwinął. Jeśli macie jakiekolwiek pytania w temacie, to piszcie śmiało w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć, jeśli tylko będziemy umieli. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj i do zobaczenia. Do Trzymajcie się. zobaczyska, hej, Z tej strony Marcin. Eunika, Patrycja. A no i jest jeszcze nasz nowy nabytek, Filip. Jesteśmy rodzinką z Krakowa, którą ciągle nosi po świecie, a swoimi przygodami dzielimy się z Wami na tym kanale. Najwięcej kręcimy się po Bałkanach, ale często bywamy też w Turcji, Grecji i we Włoszech. Czyli na trasie legendarnego pociągu Orient Express. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania, a także na nasz profil na Patronite.